Ta reforma od początku budzi ogromne emocje i wśród tych emocji także była nadzieja. Nadzieja na sprawiedliwość i po niej naprawdę niewiele została. Nadzieja na to, że ciężar utrzymania polskiego państwa, edukacji i ochrony zdrowia nie będzie wciąż spoczywał w ogromnej większości na barkach nisko i średnio zarabiających pracowników, że ten system nie będzie wciąż służył cwaniakom i najbogatszym kosztem tych, którzy uczciwie pracują i uczciwie płacą podatki. Niestety po tej nadziei na sprawiedliwość nie zostało już nic. Zniknęła wola walki z przywilejami składkowymi dla najbogatszych. Pojawiły się jakieś nowe, niezrozumiałe luki i ulgi w systemie podszeptywane przez lobbystów, ale my chcemy to naprawić. Proponujemy rozszerzenie daniny solidarnościowej wprowadzonej przez Mateusza Morawieckiego, tak żeby realnie opodatkować milionerów. 3% od dochodów powyżej 250 tysięcy, 5% powyżej pół miliona, 9% powyżej miliona złotych. Opodatkowujmy milionerów, a nie sięgajmy do kieszeni. Dziękuję bardzo. Pan poseł Włodzimierz Tomaszewski.